Witam Was w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się docięciem rury sterowej oraz jej przegwintowaniem. Do docięcia rury sterowej będzie nam potrzebna piłka, uchwyt do trzymania widelca, metrówka do odmierzenia długości, olej do gwintowania i wiercenia. Widelec mamy odmierzony. Do imadła przykręcamy uchwyt trzymający widelec. Osadzamy widelec w uchwycie. Do gwintowania rury sterowej będziemy potrzebowali olej do gwintowania i wiercenia. Podczas robienia nowego gwintu na widelcu pamiętajmy o tym, że widelec się nagrzewa, dlatego stosujemy co chwilę olej do gwintów. Właśnie kończymy gwintować rurę sterową w widelcu. Po przegwintowaniu rury sterowej pamiętajmy o wyszlifowaniu krawędzi wewnętrznej widelca. Po docięciu rury sterowej przechodzimy do skręcenia sterów. Po osadzeniu widelca skręcamy i kontrujemy stery. Na koniec prac użyjemy brake cleanera, wyczyścimy ramę. Właśnie zobaczyliście, jak dociąć i przegwintować rurę sterową. Zapraszam do kolejnego odcinka.